Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 3 października 2022 roku amerykański miliarder Elon Musk zaprezentował w jednym z mediów społecznościowych taką propozycję, aby przyjąć nowy plan pokojowy dla Ukrainy i dla Rosji. Zgodnie z tym planem Krym miałby pozostawać pod rosyjską. Kontrolą. To oczywiście jeden z punktów tego, tego planu. Pozostałe za chwilę omówię. Władze Ukrainy zareagowały na te propozycje. Bardzo, ale to bardzo nieprzychylnie. Nawet w dość niecenzuralnych słowach odezwali się ukraińscy dyplomaci, nomenomen. Natomiast trzeba oczywiście kilka słów powiedzieć na temat samej tej postaci, kim jest Elon Musk, rocznik 1971, pochodzenia południowoafrykańskiego, no ale tak naprawdę no, posiadacz trzech obywatelstw oprócz amerykańskiego, także wspomnianej Republiki Południowej Afryki, ale także Kanady. Twórca takich firm jak SpaceX, Tesla czy projektu Starlink. Według jednych, jest to genialny wizjoner, człowiek, który wytycza nowe szlaki, jeśli chodzi o technologii, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, jeśli chodzi także o chociażby niektóre aspekty transhumanizmu, od lat przecież rozwija się, angażuje się w projekty o ogromnej skali, bardzo istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, także bezpieczeństwa oczywiście Narodowego Stanów Zjednoczonych. No myślę, że projekt, jego, jego firma SpaceX i, i jakby podróże w kosmos, to jest to jest niewątpliwie coś bardzo istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Natomiast sam, sam ten pomysł i samo umieszczenie tego na Twitterze, bo o tym medium społecznościowym tutaj mówię, no, jest mocno zastanawiające z punktu widzenia tych działań, które dotychczas Elon Musk podejmował. No, warto oczywiście wspomnieć, że Elon Musk na, w mediach społecznościowych jest osobą niezwykle wpływową. Jest jednym z największych liderów opinii na świecie. Jego profil na Twitterze obserwuje ponad 107 milionów użytkowników, natomiast dla porównania oficjalne konto prezydenta Stanów Zjednoczonych obserwuje na tymże samym Twitterze 26 milionów. Zatem no, jest to ogromne oddziaływanie i rzeczywiście warto, warto obserwować to, co mówi ten człowiek, niewątpliwie oczywiście mający swoje ścisłe kontakty, kontakty także towarzyskie z establishmentem amerykańskim, z, także z ludźmi szeroko pojętych resortów siłowych Stanów Zjednoczonych. Służb bezpieczeństwa, wywiadu, no to trudno oczywiście, żeby nie miał realizując takie, takie, takie projekty. Natomiast mówiąc już konkretnie o tym planie Ilona Maska, dla Ukrainy i dla Rosji. Po pierwsze, zakłada ten plan, że niedawne tak zwane referenda na terenach, których aneksję ogłosił Władimir Putin chodzi oczywiście o ukraińskie obwody Doniecki, ługański, hersoński i zaporowski miałyby zostać powtórzone, tylko że już pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tutaj, jak napisał w tym swoim twicie, Rosja miałaby opuścić te obszary, jeśli taka byłaby wola ludu, jak to, jak to napisał amerykański miliarder. Kolejny punkt planu Maska zakłada, że anektowany w 2014 roku przez Federację Rosyjską Krym, tutaj warto nadmienić, że na podstawie referendum, które zostało przeprowadzone 16 marca 2014 roku, Miałby on pozostawać formalnie częścią Federacji Rosyjskiej. No tutaj oczywiście także należy podkreślić, że ta aneksja nie została uznana przez, przez większą część państw na świecie, przez społeczność międzynarodową, jak to się, jak to się określa. Natomiast to, co napisał Elon Musk, no wywołało oczywiście bardzo dużą burzę na Ukrainie, ponieważ napisał, że Krym był. Rosyjski od 1783 roku do czasu, cytuję, błędu Chruszczowa. Koniec cytatu. Na koniec myślę, że warto jeszcze tutaj przytoczyć dwie wypowiedzi Ilona Maska. Po pierwsze, tę, która odnosi się do kontynuowania Wojny. I tutaj amerykański miliarder powiedział, napisał: Cytuję, I jest bardzo prawdopodobne, że w końcu taki będzie wynik wojny, tylko pytanie, ile osób wcześniej umrze. Koniec cytatu. No, odniósł się oczywiście do tego swojego, do tej swojej propozycji i do tego swojego planu. Stwierdził, że. Tak się ta wojna jest bardzo prawdopodobne, że tak się właśnie ta wojna zakończy takimi postanowieniami rozejmowymi czy pokojowymi, natomiast oczywiście jej kontynuacja będzie pociągała śmierć kolejnych istnień ludzkich. I druga, i, i druga ważna wypowiedź, moim zdaniem, cytat, warto również zauważyć, że możliwym, choć mało prawdopodobnym rezultatem tego konfliktu jest wojna nuklearna. Koniec cytatu. Reakcja strony ukraińskiej na plan zaproponowany przez amerykańskiego miliardera no była bardzo nieprzychylna i yy, chyba najbardziej w sposób najbardziej niedyplomatyczny, w sposób najbardziej wulgarny wypowiedział się, był ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrii Melnyk. Nie będę oczywiście cytował. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że istnieje spory rozdźwięk między obecną postawą Milona Maska, a tą postawą z lutego i marca 2022 roku, kiedy to należąca do niego firma SpaceX no, zapewniła tak naprawdę z siłą zbrojnym Ukrainy dostęp do do Internetu i to taki taki można powiedzieć stały i bezpieczny dostęp do internetu. Przypomnę tylko, że SpaceX umieściła na orbicie już ponad 2000 satelitów. I ten i system Starlink właśnie opracowany przez, przez konsorcjum maska, zapewnia bezproblemowy dostęp do internetu. No a po wybuchu wojny, właśnie po wybuchu tej otwartej fazy. Wojny 24 lutego 2022 roku, Elon Musk przekazał Ukrainie niezbędny sprzęt odbiorczy, który umożliwia korzystanie ze Starlink. Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują ten system m.in. do koordynowania ruchu dronów, także część infrastruktury krytycznej Ukrainy korzysta właśnie z tego, z tego systemu. No i oczywiście warto zwrócić uwagę, że tutaj to nie był jakiś też oczywiście dar, ponieważ za to zapłaciła administracja prezydenta. Joe Bidena, ale faktem jest, że te ścisłe związki maska z administracją prezydencką, z, no, powiedzielibyśmy, resortami siłowymi Stanów Zjednoczonych są bardzo, ale to bardzo. Bliskie Stany Zjednoczone, właściwie no po cichu można powiedzieć, płacą miliony za wysyłanie terminali Starlink na, na Ukrainę. Także tutaj warto oczywiście to mieć, to mieć na uwadze. Sponsorować właśnie tę łączność satelitarną ma Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego, która właśnie ma, miała zapłacić za Starlinki. Na temat tej formy wsparcia przez SpaceX Ukrainy rozgorzała dyskusja także w mediach społecznościowych, czy Elon Musk tutaj wykazał się jakąś, no można powiedzieć, filantropią, czy przekazał bezpłatnie ten sprzęt do nawigacji satelitarnej, czy też był to dobry interes. Kiedy Washington Post zwrócił się do SpaceX z prośbą o komentarz w tej sprawie, firma Maska nie odpowiedziała. Ja natomiast uważam, że bez względu na to, czy jakąś partię Mask przekazał za darmo, czy cała partia została sfinansowana przez, przez podatników amerykańskich, to tylko wskazuje na fakt no, całkiem niezłej pozycji, mówiąc najdelikatniej. Amerykańskiego miliardera w tych relacjach z amerykańskim establishmentem. To pokazuje, że Elon Musk jest osobą zaufaną dla resortów, resortów siłowych, dla administracji prezydenckiej i te słowa należy wziąć bardzo poważnie, absolutnie nie traktować ich jako jakiejś ekstrawagancji miliardera, tak jak próbuje to robić część mediów głównego nurtu także w Polsce, ale należy się temu przyjrzeć bliżej jako ewentualnie, Ewentualnej, ewentualnej dyskusji w kręgach, w kręgach rządowych w Stanach Zjednoczonych na temat rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, bo niewątpliwie taka debata w Stanach Zjednoczonych również się toczy. Natomiast trzeba tutaj postawić pytanie, czy ten tweet Ilona Maska, z uwagi na jego zasięgi, z uwagi na jego pozycję w amerykańskim establishmentie, nie jest swego rodzaju balonem próbnym, nie jest swego rodzaju testem dla, dla różnych ośrodków międzynarodowych, ale także oczywiście opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Dzień po ukazaniu się tweeta Ilona Maska na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy ukazał się dekret, który wdrożył w życie decyzję Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony z 30 września. Potocznie ten dekret jest nazywany dekretem, o niemożliwości negocjowania z Władimirem Putinem. A oficjalnie jest to dekret, który dotyczy, cytuję, działań w odpowiedzi na próbę anektowania terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlantyckiej na Ukrainie i zachowanie integralności terytorialnej. Koniec cytatu. Rada Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy stwierdziła, Między innymi, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest negocjowanie z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, i właściwie dekret ten wyznacza rządowi Ukrainy zadanie przygotowania takiej propozycji systemu gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o i dwustronne, i wielostronne porozumienia, które miałyby być zawierane przez Ukrainę, a których celem miałoby być podniesienie poziomu obronnego Ukrainy. Na taki poziom, który gwarantowałby jej odparcie zbrojnej agresji prze, dokonanej przez Federację Rosyjską, który wzmacniałby wsparcie wojskowe dla Ukrainy, no i promował, jak to określono, rozwój obronności. Jeśli chodzi o y, jaką Kolwiek formę eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej, tutaj Rada Ministrów Ukrainy miałaby zapewniać wzmocnienie możliwości obronnych, między innymi przez zwiększenie dostaw wsparcia wojskowego i technicznego dla, dla Ukrainy. Jak widać po tych decyzjach od obecnej administracji prezydenta Załęskiego, w żaden sposób nie jest ona skłonna do pójścia na ustępstwa wobec Władimira Putina, do jakichkolwiek właściwie nie jest skłonna negocjacji dopóty, dopóki prezydentem Federacji Rosyjskiej jest Władimir Putin, no, co faktycznie... Yy, Przekreśla jakiekolwiek możliwości zawarcia rozejmu, czy nie mówiąc już o traktacie pokojowym, w ciągu najbliższego czasu. Tutaj istnieje także silna obawa środowisk ukraińskich, politycznych, establishmentu ukraińskiego, jeśli chodzi o powtórzenie. Porozumień Mińsk, czyli powtórzenie tego formatu, który zawiesił działania zbrojne, czy to, czy to pod koniec 2014 roku, czy na początku 2015 roku, mówimy o Mińsk 1 i Mińsk 2 i to, tutaj widać tę twardą linię jeśli chodzi o stosunek do Półwyspu Krymskiego strona ukraińska cały czas stoi na stanowisku wyrażonym chyba najdobitniej w tym, w tym, w tym formacie dyplomatycznym Platforma Krymska, czyli powrotu Półwyspu Krymskiego do, do Ukrainy abstrahując zupełnie od kwestii Militarnych. Widać, że tego wsparcia dla, dla Platformy Krymskiej nie było bardzo silnego wśród największych graczy w Unii Europejskiej. Mam na myśli przede wszystkim, oczywiście, Republikę Federalną Niemiec. Pamiętamy zresztą tę te, te ignorancję w, w tym zakresie Angeli Merkel. Natomiast obecnie nic nie wskazuje na to, aby. Ukraina miała jakieś silne wsparcie ze strony chociażby Berlina czy Paryża, jeśli chodzi o powrót, powrót Krymu. Niemniej jednak to twarde stanowisko, które zostało wyrażone bardzo mocno 30 września i 4 października, jest jasnym, jasnym potwierdzeniem, że państwa anglosaskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone bardzo mocno obecnie wspierają Ukrainę i, i niewątpliwie będą to robić nadal, aczkolwiek. Tutaj działania Ilona Maska należy traktować moim zdaniem jako swego rodzaju balon próbny, jak już powiedziałem, który jest wypuszczany w celu sądowania nastrojów wśród elit politycznych Europy wśród także części elit ukraińskich, wśród oczywiście także elit rosyjskich.